Patrol. Programy, które są wytwarzane przez instytucje wojskowe, Sztab Generalny. Te programy wchodzą na wyposażenie, no, że tak powiem, sił zbrojnych, a głównym celem tego programu Alaska, który kolega tu szczegółowo mówi, jest zapewnienie współdziałania w sytuacjach kryzysowych wojska z instytucjami cywilnymi, z centrami zarządzania kryzysowego. My dostaliśmy takie zadanie, żeby spróbować to przetestować, to znaczy jak ten program wojskowy będzie się sprawdzał w strukturach cywilnych. Jeszcze oprócz tego dodatkowe zadanie sobie takie wymyśliliśmy, żeby zlokalizować obiekty sakralne, zabytkowe na terenie Słupska zagrożone ewentualnie powodzią, bo jak wtedy zorientowaliśmy się, miasto dokładnie nie wie, na jakiej wysokości są położone poszczególne kościoły, a to jest bardzo istotne. To jest symulacje możemy zrobić w ciągu sekundy, wyświetlić na przykład obiekty, zaraz panu pokażę. W ciągu dosłownie ułamka sekundy pokażemy Słupsk, w którym miejscu będzie, może być zagrożony, jeżeli woda się podniesie o 2-3 metry, czy 5, czy więcej. Także to są narzędzia najnowocześniejsze. Myśmy je porównywali na przykład z amerykańskim ESRI, oprogramowanie, które kolega powie. Więc ono, no nie ma się w żaden sposób do tego, które nasze wojsko, że tak powiem, nasz sztab generalny przygotował. Pracuje wojsko.